To walka z czasem i brytyjską bezdusznością. Władze szpitala w Plymouth odłączyły będącego w stanie minimalnej świadomości pana Sławomira od aparatury podającej żywność i wodę. Tym samym skazały go na powolną śmierć głodową. O sprowadzenie chorego do Polski starają się polskie władze. Dlatego MSZ chce nadać Polakowi status przedstawiciela dyplomatycznego. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o nadanie panu Sławomirowi statusu przedstawiciela dyplomatycznego Rzeczypospolitej. To wyjęłoby naszego rodaka spod jurysdykcji cywilnej sądów brytyjskich. Minister Zbigniew Rau pozytywnie odpowiedział na tę inicjatywę. W odniesieniu do sprawy obywatela polskiego przebywającego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii informuje, że podejmuje wszelkie możliwe działania, aby został mu nadany status dyplomatyczny. To szansa na uratowanie polskiego obywatela, zauważają prawnicy. Inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości MSZ-u chwali mecenas Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Przede wszystkim jest całkowicie dopuszczalna na gruncie konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. To państwo wysyłające dyplomata może rozstrzygać o tym, kto taki status dyplomatyczny uzyska. Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. W intencji uratowania Polaka od śmierci głodowej przed brytyjską ambasadą modlili się warszawiacy. Niezależnie od poglądów, jakie mamy Polacy, to każdy Polak krzywdzony jest nam w sercu bliski. Skazanie na śmierć głodową człowieka będącego w stanie minimalnej świadomości, ale oddychającego samodzielnie, jest złamaniem międzynarodowych konwencji, w tym konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W tym przypadku mamy do czynienia nie tylko z zamachem na prawo do życia, ale także ograniczeniem możliwości prowadzenia terapii. Przypadek pana Sławomira jest podobny do dramatu Alfiego. Dziecko będące w stanie minimalnej świadomości, ale samodzielnie oddychające wbrew woli rodziców, także odłączono od aparatury podającej pokarm i płyny. Takie decyzje brytyjskich lekarzy i sądów to przejaw braku szacunku dla ludzkiego życia, zauważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Jest to kwestia cenienia ludzkiego życia, tak? Dla Brytyjczyków ludzkie życie nie ma tak dużej wartości jak dla Polaków. Część rodziny, która chce kontynuowania leczenia swego bliskiego i sprowadzenia go do Polski, skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednak sędzia Jonko Grozew uznał wniosek pełnomocników Polaka za niedopuszczalny i odrzucił go. Sędzia jest związany z założoną przez George'a Sorosa Open Society Foundation promującą eutanazję i